Hola! Dzisiaj opowiemy Wam o kursie językowym na Radze. Numer 1. Zajęcia hiszpańskiego. Zajęcia były prowadzone w bardzo kreatywny sposób, na przykład prowadzenie wywiadów z mieszkańcami Malagi. Numer 2. Rodziny. W urodzin w Hiszpanii mamy zapewniony nocleg oraz pełne wyżywienie, czyli śniadanie, obiad i kolację. Jeżeli wyjeżdżamy na jakąś wycieczkę, to po prostu dostajemy je na wynos. Są dla nas bardzo uprzejmi i mili, pomagają nam zrozumieć niektóre słówka, których nie rozumiemy i przez to też pokazują nam na kulturę hiszpańską oraz możemy w ten sposób bardziej się podnosić języka. Numer 3. Czas wolny. Po zajęciach mieliśmy dużo wolnego czasu, w którym zwiedzaliśmy centrum miasta i spędzaliśmy czas na plaży. Dostaliśmy bilety autobusowe i mapę Malagi z zaznaczonymi najważniejszymi miejscami i zabytkami w Maladze. Numer 4. Wyjazdy. Oprócz lekcji w szkole językowej mieliśmy organizowane takie różne wyjazdy. Między innymi w tym roku były to wycieczki do Granady oraz wyjazd do miejscowości Nerja. Podczas wycieczki do Granady zwiedziliśmy centrum i zamek Alcazaba. Aktualnie jesteśmy na wyjeździe z miejscowości Nerja. Tutaj dostaliśmy czas wolny i mamy dowolne 60 godzin spędzenie, bo możemy na przykład zwiedzać miasto albo odpoczywać na plaży. Dziękujemy za uwagę. Adios!